Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Artudi. W tym odcinku wrzucamy na tapet klasy lepkości, a konkretnie oznaczenia typu 0W8, 0W20, 5W30, 15W40 itd. Praktycznie na każdym opakowaniu oleju znajdują się te dwa zestawy liczb połączone literką W. Co one dokładnie oznaczają, jakie są konkretnie różnice między nimi? Oglądając ten odcinek poznasz 10 ciekawostek powiązanych z tymi oznaczeniami oraz nauczysz się ich prawidłowej interpretacji. Zapraszam. Ciekawostka numer 1. Zapisy typu 0W20, 15W40 to oznaczenia związane z lepkością oleju. Lepkość oleju decyduje o szybkości przepływu oleju w określonej temperaturze. W tym obszarze stosowana jest klasyfikacja SAJ-300, która została stworzona przez Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji i dzieli oleje na 14 klas. Ciekawostka numer 2. Najnowsza klasyfikacja lepkościowa zawiera 8 klas letnich oraz 6 klas zimowych. Zimowe mają przy sobie literkę W jak Winter. Dokładnie są to 0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W. Jeśli chodzi o letnie, to mamy 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50 i 60. Historycznie te klasyfikacje różnie wyglądały, zobaczcie na wydania z poprzednich lat. Warto dodać, że zanim pojawiły się oleje wielosezonowe, powszechny był podział na oleje letnie, na przykład SAE 30 oraz zimowe, na przykład SAE 10W. Obecnie stosuje się niemal wyłącznie oleje wielosezonowe i tak olej, który wcześniej występował osobno jako SAE 10W oraz SAE 30, został zastąpiony olejem SAE 10W30. Ciekawostka numer 3. Liczba znajdująca się po prawej stronie literki W oznacza, jak zachowuje się olej w temperaturze 100 stopni Celsjusza, natomiast liczba znajdująca się po lewej stronie dostarcza informacji o tym, jak zachowuje się olej po ochłodzeniu. Nie mamy wskazanej konkretnej temperatury, bo dla każdej klasy odniesieniem jest pomiar w innej temperaturze, zerknijcie tutaj. Zatem liczba przed literą W jest powiązana z lepkością w niskich temperaturach. Przykładowo olej o znaczeniu SAE 0W30 będzie mieć znacznie niższą lepkość w niskich temperaturach w porównaniu do SAE 10W30. Ciekawostka numer 4. Szukając zrozumienia, jakie są różnice między poszczególnymi klasami lepkości, często bazujemy na wykresie, który wygląda jak te, które teraz prezentuję, czyli klasy lepkości w zależności od temperatury otoczenia. Innymi słowy, w zależności od strefy klimatycznej wybieramy daną klasę lepkości. Jeśli planuję eksploatować pojazd na północy globu w ujemnych temperaturach, to wówczas wybieram 0 przed literką W. Jeśli na południu, to wówczas przed literką W może być wyższa liczba. Ciekawostka numer 5. Aby olej miał przypisaną określoną klasę lepkości, należy oznaczyć 4 parametry. Pierwszym z nich jest lepkość strukturalna oleju w niskich temperaturach, tak zwane CCS. Jest to test, który określa zdolność do rozruchu silnika w niskich temperaturach. Drugim parametrem jest pompowalność oleju, oznaczana przy pomocy lepkościomierza mini rotacyjnego, MRV. Ten test pomaga określić, jak dobrze olej zachowuje swoje właściwości smarne w ujemnych temperaturach. Te dwa parametry odpowiadają za zimową klasę lepkości oleju, oznaczaną literką W. Kolejne dwa parametry są badane w wysokich temperaturach i umożliwiają określenie klasy letniej. Jednym z nich jest lepkość kinematyczna w 100 stopniach Celsjusza, czyli proste badanie wykonywane przez wiele laboratoriów, które polega na pomiarze szybkości spływu oleju pod wpływem grawitacji w wiskozymetrze. Ostatnie badanie obejmuje pomiar lepkości dynamicznej w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia, HTHS. Badanie to najlepiej odwzorowuje realne warunki panujące podczas pracy silnika. Jest to niezwykle istotny parametr. Zbyt niska lepkość HTHS nie zapewni odpowiedniej grubości filmu olejowego, co może doprowadzić do tarcia granicznego, a w konsekwencji do szybkiego zużycia, nawet awarii silnika. Natomiast zbyt wysoki wynik HTHS skutkuje wysokim tarciem wewnętrznym oleju, co wpływa na wydajność silnika oraz zużycie paliwa. Zmniejszenie lepkości HTHS wielu nowych klas olejów silnikowych w ostatnich latach pozwoliło sprostać wymaganiom względem zużycia paliwa i emisji spalin, stawianym przez międzynarodowe umowy związane z ochroną środowiska. W odniesieniu do tych 4 testów warto mocniej zaznaczyć, żeby można było stwierdzić, że olej spełnia określoną klasę lepkości, konieczne jest spełnienie wymagań dla wszystkich testów. Spełnienie każdego z nich z osobna jest konieczne, ale niewystarczające dla określenia klasy lepkości. Ciekawostka numer 6. Łatwiej będzie nam zrozumieć parametry przywołane w poprzednim punkcie, jak zaprezentujemy sobie w opcji uproszczonej, w jaki sposób przebiegają pomiary lepkości dla tych badań.
W odniesieniu do klas letnich mamy dwa parametry. Na początku zobaczmy pomiar w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Potrzebne są następujące akcesoria. Łaźnia olejowa, która umożliwi nam uzyskanie temperatury 100 stopni Celsjusza. Specjalna kapilara, przez którą będzie przepływał badany olej. Oraz pompka do zaciągnięcia oleju na określoną wysokość. Jak również stoper, którym zmierzymy czas przepływu od punktu startowego do mety, bazując na terminologii sportowej. Kapilara wygląda następująco. Pomijając detale, wszystko sprowadza się do tego, żeby zmierzyć czas przepływu oleju od punktu A do punktu B. Mając ten czas i znając stałą kapilary, wystarczy pomnożyć wartości ze sobą i otrzymujemy wartość lepkości. W naszym zapisie im wartość po W jest wyższa, tym olej wolniej przepłynie między punktem A a punktem B. Innymi słowy, jego lepkość, rozumiana jako opór w trakcie przepływu, są wyższe. Czyli podsumowując, niezbędna jest specjalistyczna kapilara u Bellholda. Kluczowy parametr do pomiaru to czas. Czas przepływu cieczy od jednej kreski na rurce do drugiej kreski. Na tej podstawie wyliczana jest lepkość kinematyczna. Skąd pomiar akurat w 100 stopniach Celsjusza? Przyjmuje się, że przeciętna temperatura pracy silnika oscyluje wokół tej wartości, stąd mamy odzwierciedlenie, jak olej poradzi sobie w rzeczywistej pracy silnika po jego rozgrzaniu. Drugi parametr to HTHS, High Temperature High Share. Badany jest przy użyciu specjalistycznego przyrządu, lepkościomierzem Ravenfield o współosiowych stożkach. Temperatura badania to 150 stopni Celsjusza, siła ścinająca jest na poziomie 10 do 6 przez sekundę. Kluczowa sprawa, sprawdzamy, czy olej silnikowy w wysokiej temperaturze ma jeszcze zdolność do wytworzenia warstwy smarującej pomiędzy szybko przemieszczającymi się względem siebie powierzchniami. Badany olej umieszcza się w lepkościomierzu, którego podstawową częścią są dwa współosiowe stożki, rotor i stator. Olej silnikowy wypełnia szczelinę między stożkami, dalej poprzez zmianę wzajemnego usytuowania rotora i statora zmienia się szerokość szczeliny, ustalając odpowiednią szybkość ścinania. Rotor obraca się ze stałą, ściśle określoną prędkością. Pomiar momentu obrotowego wirnika umożliwia wyznaczenie lepkości dynamicznej w stosunku do krzywej wzorcowej, czyli pomiarów olejów wzorcowych o znanej lepkości dynamicznej. W ramach ekstra ciekawostki, próbka oleju nie powinna być zawilgocona ani zawierać stałych ciał obcych o wymiarach większych niż 3 mikrometry. W tym celu przed każdym pomiarem próbka oleju musi zostać odwirowana. W odniesieniu do klas zimowych mamy również dwa parametry. W pierwszej kolejności poznajcie specyfikę pomiaru lepkości strukturalnej w ujemnej temperaturze. W tym badaniu wykorzystywany jest przyrząd, który nazywa się symulator zimnego rozruchu i nazwa w zasadzie odzwierciedla dokładnie, co jest badane. Aplikujemy olej do specjalnej przegrody, w której znajduje się wirnik. Następnie przy wykorzystaniu chłodziarki zamrażamy układ do temperatury ujemnej z reguły minus 20, minus 30 lub minus 35 stopni. W czasie badania oleju dokonuje się pomiaru prędkości obrotowej wirnika zanurzonego w oleju. Wynik pomiaru porównuje się z krzywą wzorcową przedstawiającą zależność prędkości obrotowej wirnika od lepkości strukturalnej olejów wzorcowych w tej samej temperaturze. Podsumowując, omawiany lepkościomierz umożliwia modelowanie pracy oleju przy dużych szybkościach ścinania w temperaturze rozruchu silnika w zimie. Warunki współpracy w silniku takich elementów jak tłok, pierścienie tłokowe, tuleja cylindrowa determinowane są przede wszystkim lepkością znajdującego się między nimi środka smarnego. Decyduje ona o charakterze tarcia zarówno w zimnym, jak i ciepłym silniku, ma też znaczenie w czasie rozruchu silnika. Ostatni, czwarty parametr to pompowalność oleju, a dokładnie pompowalność niskotemperaturowa MRV. Temperatura oleju jest obniżana na czas potrzebny do wykrystalizowania węglowodorów alifatycznych, które tworzą w oleju żel mogący uniemożliwić spłynięcie oleju do pompy. Symuluje to warunki w początkowej fazie pracy silnika w niskich zimowych temperaturach, kiedy olej nie jest rozgrzany. Pompowalność oleju określa, z jakimi oporami olej może przepływać przez kanały olejowe w silniku w niskiej temperaturze. Graniczna temperatura pompowalności gwarantuje, że olej będzie pełnił swoją rolę również w niskich temperaturach. Można ją traktować jako najniższą bezpieczną temperaturę rozruchu silnika. Ciekawostka numer 7. Na kanale R2D prowadzimy od dłuższego czasu eksperymenty z udziałem oleju w różnych klasach lepkościowych. W bazie mamy już ponad 100 pozycji. Zobaczmy zatem na konkretnym przykładzie, jakie są różnice lepkości dla poszczególnych klas. W ramach przypomnienia badamy lepkość w 40 stopniach Celsjusza oraz 100 stopniach Celsjusza. Możemy policzyć średnie wartości lepkości dla olejów z poszczególnych klas. Najpierw w oparciu o deklarację producenta w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Średnia lepkość oleju w klasie 0W16 wynosi 34 mm2 przez sekundę. W klasie 0W20 40 mm2 przez sekundę. W klasie 0W30 55, w klasie 5W30 67. W klasie 5W40 83, w klasie 10W40 93.
Teraz w temperaturze 100 stopni Celsjusza średnia lepkość oleju w klasie 0W16 wynosi 7 mm kwadrat przez sekundę, w klasie 0W28, w klasie 0W30 11, w klasie 5W30 12, w klasie 5W40 14, w klasie 10W40 również 14 mm kwadrat przez sekundę. Możemy teraz to samo zrobić dla wartości zmierzonych w laboratorium, bo jak zapewne spora część z Was odnotowała, deklaracje w stosunku do badań laboratoryjnych potrafią się różnić nawet o kilkanaście procent. Pomijam czytanie, wyświetlę wyłącznie dla zainteresowanych, można sobie je porównać z tym, co obliczyliśmy w oparciu o wartości zadeklarowane. Z tych zestawień wynika kolejna ciekawostka, jakiego rzędu są różnice pomiędzy poszczególnymi klasami, o tym w kolejnym punkcie. Ciekawostka numer 8. Różnice pomiędzy poszczególnymi klasami wyglądają następująco. Bazując na lepkości w niższej temperaturze w oparciu o deklarację producenta, lepkość oleju w klasie 0W20 jest o około 16% większa od oleju w klasie 0W16, zaznaczeniem, że bazujemy na średnich, co stanowi duże uproszczenie zagadnienia. Największa różnica występuje pomiędzy olejami w klasie 0W30 a 0W20, 37%. To samo możemy policzyć dla różnic w temperaturze 100 stopni Celsjusza, jak również dla wartości zmierzonych w laboratorium w niższej i wyższej temperaturze. Ciekawostka numer 9. Co dokładnie oznacza jednostka lepkości milimetr kwadrat przez sekundę? Czy to oznacza, że w ciągu sekundy przepłynie określona objętość cieczy? Czy to oznacza, że im wyższa wartość lepkości, tym więcej przepłynie? Bazując na konkretnym przykładzie, czy chodzi o to, że jeśli mamy 15 mm kwadrat przez sekundę, to oznacza to, że przez sekundę przepływa 15 mm kwadrat cieczy? Otóż nie, lepkość jest miarą oporu, jaki ciecz, w tym przypadku olej, napotyka na swojej drodze. Im wyższa wartość, tym wyższy opór. Żeby to lepiej zrozumieć, ponownie przywołajmy zasady oznaczania lepkości. Kapilara, trasa z punktu A do punktu B, olej o dużej lepkości będzie potrzebował więcej czasu na pokonanie tego odcinka. Dla przykładu w temperaturze 100 stopni Celsjusza 20 mm kwadrat przez sekundę to wysoka lepkość oleju. Z drugiej strony możemy wskazać olej, który pokona ten odcinek w czasie o połowę krótszym i jego lepkość wyniesie 10 mm kwadrat przez sekundę. Ciekawostka numer 10. Weźmy pod lupę dwa konkretne przykłady, w których jedna liczba jest taka sama, a druga wyraźnie się różni. Najpierw 0W16 versus 0W40. Oleje te będą miały deklarację lepkościową w takiej samej ujemnej temperaturze, w tym przypadku jest to minus 35 stopni Celsjusza. Wartości tych lepkości nie są identyczne, ale tak jest również z wartościami w dodatnich temperaturach. Różni producenci mają różne składy i ta lepkość w tej samej klasie potrafi się dość mocno różnić. I teraz różnice w dodatnich temperaturach. Widzimy, że olej 0W40 ma blisko dwukrotnie wyższą lepkość w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Teraz drugi zestaw to 0W40 versus 15W40. Zwracamy uwagę na wyraźną różnicę w lepkości ujemnotemperaturowej. W przypadku oleju 15W mamy lepkość zadeklarowaną w minus 20 stopniach Celsjusza. Jeśli chodzi o lepkość w 100 stopniach, to utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie w jednej i w drugiej klasie lepkości. Zatem stabilność filmu olejowego w wysokich temperaturach będzie zbliżona w jednym, jak i w drugim przypadku. Co warte podkreślenia, lepkość w 40 stopniach wyraźnie się różni. Wynika to z faktu, że krzywa lepkości jest wyraźnie inna dla klasy 0W40, a inna dla 15W40. O tym informuje nas również wyraźnie różniący się wskaźnik lepkości. Wyświetlam jeszcze trzeci przykład 0W16 versus 10W40 do analizy we własnym zakresie. W ramach tej ostatniej dziesiątej ciekawostki warto dodać, że za utrzymanie stałej lepkości mimo zmiany temperatury odpowiedzialne są modyfikatory lepkości, m.in. depresatory, wiskozatory, które wraz ze zmieniającą się temperaturą stabilizują olej pod względem lepkości i parametrów pracy. Depresatory są powiązane z niskimi temperaturami, natomiast wiskozatory przekładają się na utratę lepkości w wysokich temperaturach. W prowadzonych eksperymentach czasami pojawia się taka sytuacja, że w jednej temperaturze olej ma większy spadek lepkości niż w innej. W takiej sytuacji warto zapamiętać, że ubytek depresatorów przekłada się na szybki wzrost lepkości oleju przy niskich temperaturach, natomiast ubytek wiskozatorów przekłada się na utratę lepkości w wysokich temperaturach. Dziękuję za wspólne zgłębianie tematyki olejowej. Jeśli ten materiał był dla Was interesujący i wartościowy, to zapraszam do subskrypcji kanału. W przyszłości pojawi się więcej podobnych odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!